Siemano wszystkim, Mazi, witam was z terenu. Nagrywam nową kamerą, nowym telefonem. Będą dzisiaj testy robione też z telefonu. Mamy nowe statywy. Także w końcu może się uda zrobić jakiś fajny, stabilny materiał. Wziąłem kamerkę sportową też, także może z perspektywy, a dlaczego z perspektywy pierwszoosobowej? Ano z tego powodu. Z tego tutaj maleństwa. Kolimator zamknięty, wielkie bydle. Myślałem o otwartym, ale że w terenie raczej otwarty by mi się szybko zniszczył, no to dostałem w prezencie zamknięty, solidny. Czerwona kropka, zielona kropka, regulacja, wiadomo, góra, dół, lewo, prawo, wielkość kropki, siła tej kropki. No, no. Tym telefonem mogę nagrywać nawet w 4K, ale raczej nie będę się w to bawił. Jedna rzecz jest fajna. Akurat teraz tego nie mogę zmienić. Ale raczej będę nagrywał szerokokątnym później. Bo wtedy nawet stabilizacja nie jest potrzebna. Ale myślę, że materiał będzie przyzwoity. No, jak widzicie na miejscówce trochę tu syf. Dzisiaj jesteśmy, o kurde, rejestracja, dobra. To się ocenzuruje. Dzisiaj jesteśmy autem, więc pełna mobilizacja. Pełny ekwipunek. Jakiś dziad skosił moją kuźwa kasję, drzewko szczęścia, na której wieszałem kuźwa cele. A z kolei to gówno, co tutaj notorycznie wycinam, się rozrosło. No nic, zaraz to zrobimy porządek. I robimy rozpierducha. No, mała kolacyjka. Kolimator w miarę wyregulowany. Nie wiem, czy mi się uda wrzucić tam materiał z kamerki sportowej. Coś tak chyba jako tako sobie radzi ten aparat po ciemku. No, zobaczymy na dużym ekranie przy edycji. O, kolacyjka, klasyczek. Su-2 i krakusik, gulasz angielski. Szczerze powiedziawszy, wolę te tańsze puchy, najtańsze. Bo tutaj, no nie powiem, jest na bogato. Jest praktycznie samo mięso. Ale właśnie. Co daje smaku tym kurde puchom, że wszyscy takie uwielbiają. Taka konserwa turystyczna na przykład. Ten kurde galareta, nośnik smaku. Tu jest praktycznie samo mięso. Tak, no trochę bez smaku to jest niestety. Na pewno się da tym nawpierdzielać, ale przyjemniej się je. Mimo, że wiadomo, jest tam cała tablica Mendelejewa w tych tanich konserwach, to no smakuje to lepiej, no niestety, no kuźwa, nie oszukujmy się. Strzelane już troszeczkę było, poza kamerą. Jeszcze kumpel jeden przyjechał, zagadał nas, także... Tu jeszcze dysk jest do rozstrzelania. Także tego. Najwyżej będzie po nosy nagrywane. Okej. Dobra, standardowo nosne strzelanie. Oświetlonko odpalone. Jedziemy po kolei. Kurczę, powiem ci tak. Podświetlenie kamera łapie, ale ja nie widzę nic. Kamera. Dobra, whatever. Okej, pusty. Niezawodny,
C11. Pyk. Pyk. MP. MP. O kurde. MP mi chyba CO wysiadło. Co z tym będzie? Chyba CO wysiadło. Masz latarkę na tele? Znaczy mam na latarkę na całość, wiesz? Teraz. A teraz. Co? Dobra, czekaj, ja się tu wystrzelam. Ja widzę. Dobrze, kolimator. Dobrze, kolimator, dobrze. Tylko mi paruje, kurde, ten obiektyw. Uwaga, parabelka. Pusty. Parabelum. Co? Nie wiem, coś zablokowało go. A czemu? Dobra. Fire. Gdzie walisz? Okay. Spokojnie. Którą stronę walisz? Prawą? Drzewko szczęścia czy lewą? Czekaj, podświetlę mocniej. No co kurwa? Aha. Co jest? Jest załadowany magazyn, tak? No. Fajnie jest. No i teraz czekaj. Raz. O. Ale ma pierdolnięcie, nie? Nie, ma, nie? Fajnie. Co? Fajnie, podoba mi się. A ma, nie? No, ładnie to chodzi. Jako, ładnie to kolanko się zgina. Fajnie, nie? No. O, o tym mówiłem. Dawaj drzewko, dawaj drzewko. Patrz. Dobre, dobre, dobre. Nieźle, nie? Dobre, dobre. Fajnie, nie? To czekaj, pokaż do kamery, jak się nim obsługuje. Dobra. Do momentu. Magazynek. Teraz tak, po ostatnim strzale. Fire. Czekaj, pokażę tylko samą giwerę. Dobre to. Co czekaj, ja od razu odpalę. Tym razem bez zoomu. Kurde, czuły ma ten obiektyw, powiem ci. Honor klękał przy takim oświetleniu. No, daje radę. Daje radę Oppo. Oppo Reno 5. Też mam Reno 5, piątkę. Reno 5 sobie kupiłeś? No. Mam z 2 lata to. Stary telefon. No. Mało tego jeszcze z... podstawowy, nie? No. Za kuźwa poniżej 500. Tak. 400 coś tam. 440. Chyba zapłaciłem. To jest najlepszy, nie? No, dobry, dobry. I like it. Znaczy, fajnie, bardziej me gusta, me gusta, me gusta. Po niemiecku to nie wiem jak. Wunderbar. Dobra, teraz nagrywamy już normalnie. Czekaj. O, to. Będzie to działać? Kurde. Będzie?
Będzie, będzie. Dobra, jechano. Iwan, tu, tu, sru. Co jest? Czemu kulki nie ten, nie dochodzą? Kurwa, kulki nie dochodzą. Ty, no nie garzę sprężyna. Ty, no nie wierzę. Chyba zimna. Zimna sprężyna chyba nie domaga. Nie dopycha kulek. Ja! Ale przygięcie. O! On tak spuszcza? No chyba się rozładowa. Za zimno się zrobiło. No. Tak a propos, drodzy widzowie, dzisiaj w nocy ma być minus jeden. Jest raptem 18. A tu już jest tak kuźwa zimno, że cytując klasyka, że o ja pierdolę. Także to będzie rzeźka noc. Jedzie babka, jedzie. Tarara, tarara. A jak temperatura? O! 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 Co jest? Co jest? Co jest? Czyżby? Czyżby diabeł? Czyżby co? Czemu się nie blokuje ten? Aha, dobra, pusty magazynek. Okej. Także tego, także ten. Jest fajnie, jest elegancko, jest zimno, kapsuły nie wyrabiają. A, nie wiem, czy to będzie widać. Teraz walę na szerokim kącie. Jest środek nocy. Znaczy środek nocy. W sumie nie jest środek nocy, ale jest ciemno. To właśnie robi szperacz. Chwila przerwy. Teraz już normalnie bez zoomu. Szerokiego kąta. No co, no chyba robi robotę, nie? Szperacz. Przed chwilą tu było słychać jakaś ekipa się bawiła. Wygląda na to, że chyba się zawinęli. Chyba. To jest podejrzanie cicho.
No, kolimotorek się sprawdza całkiem, całkiem. Była mała regulacja w pionie. No, ale... Powiem tak, kolimator robi robotę. Tylko Crossman nie robi roboty, no. Z podparcia waliłem. Testowałem ten kolimator, no to z podparcia strzelałem do tarczy. No to powiem wam, że no głównie rozrzut Crossmana. To akurat jest druga już tarcza. Pierwsza była przestrzelona idealnie. Uwierzcie mi na słowo. Nie wiem, może wam pokażę, jak mniej więcej... No, nie wiem, czy jest sens pokazywać, jak wygląda to z perspektywy kolimatora. Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek będzie widać. Nie widać kropki chyba. A, nie, widać. Momento. Łap kontrast. No. Jest zielona kropeczka. Macie zieloną kropkę, czerwoną kropkę i regulację mocy. No, a zaraz, jak zresztą się domyślacie, jest drugi dzień wyprawy. Trzeba kuźwa ten dysk rozstrzelać. No, to będziemy strzelać do dysku. No, mniej więcej tak to wygląda. Nie omieszkam rozstrzelać tego do końca. Penetracji na razie brak. No, ale...
No nic, Mazi, witam was z terenu, Mazi, żegna was z terenu. Trzymajcie się cieplutko. Materiał z dupy trochę. Macie na sam koniec, jak wygląda mniej więcej ujęcie z kamery szerokiej. Z nowego telefonu. Zawijamy mandżur, wracamy do strefy komfortu. Trzymajcie się cieplutko, wyskakujcie w teren, róbcie coś fajnego. See ya!